Hej moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku Wyzwania Własny Biznes. Zaczynamy kolejnego dnia już. Wszystkie ozdoby świąteczne zostały zdjęte. Dobra, tam Ola nie chce przyjść, to nawet lepiej, nie będzie trzeba jej odsyłać. Wezmiemy sobie pracowników. O, użyj szybko. I tak, mam nadzieję, że dzisiaj zdobędziemy kolejny poziom naszego przedsiębiorstwa. Miałaś to wyrzucić? Proszę bardzo, idź coś teraz ugotuj. Zdjęłam wszystkie ozdóbki, na razie tylko taki zrobiłam troszkę zieleni, dodałam, zmieniłam kominek i mam nadzieję, że na razie to naszych gości zadowoli. Uczciwa i uczciwa, okej. Sprzedaż, sprzedaż z zyskiem. Gotowanie, o już mamy 8 poziom, można by zmienić trochę menu. Oj, zapomniałam wysikać. O co ci chodzi? Nie patrz przy klientach, sprzątałaś te karaluchy. Masakra. Dobra, babcia zadowolona, to nie jest źle. Beata, nie denerwuj mnie. No, ej! Usadzaj mi ich. Czuwa baba. O, Landgrab przyszedł do nas, coś takiego. Usadziłaś wszystkich? To idź szybko, siku. Ale tak na szybciocha. Ale widzę, że... gotuj, 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 gotuj. Szybciutko. Bo tam czekają na posiłek 3 osoby. Zostaw to. No. Ej, Rebeka. Idź trochę pobajeruj teraz klientów. Przydałby się jakiś dziennikarz. Coś dawno, dawno nie było. No wiedziałam, że jej się nie spodoba. Jej się nikt u nas nie podoba. Bez sensu. Ile nam gwiazdek brakuje? Gdzie to było? Zapominam zawsze. 3 gwiazdki nam brakuje. Sprzedaż, sprzedaż z zyskiem. Jutro mam godzinę 16, no i trzeba sprawdzić, czy Ola przyjdzie. Mam nadzieję, że przyjdzie. No, wczoraj trochę ich przetrzymałem, więc może być ten problem. Co się stało? Brudny talerz?
ale zrozumiał chyba. A chociaż gwiazdka i tak poszła. Śmigo, a ją zyskiem. Tak jak widzicie, ja już się nawet poddałam z tą Rebeką. Nie chce mi się już w nią klikać, żeby ją odsiedzieć w domu. Masakra po prostu. Zawsze to samo. Ale patrzcie, ona już jest czerwona. Sofia żart. No nieźle. No ej! Rebeko? Chciałabym cię wysłać do domu, wiesz? Nie, Rebeka w ogóle jest pracoholiczką, dlatego jej nigdy nie mogę odesłać. Jestem tego pewna, że o to właśnie chodzi. O, jest zarządzanie. Wyślijmy przerwę. No ona sama Sasz usiada, więc idź dziecko do domu. Dobra, ogarnięta Rebeka, możemy działać dalej. Dostaniemy ten 9 poziom, czy nie? Jedna gwiazdka, jedna gwiazdka. Dajesz, chodź tu. Dobra, usadź. Usadziłaś wszystkich? Jutro zmienimy sobie troszkę menu, bo jej już podniosły się poziom gotowania. Może sprzedaż z zyskiem. No idź, posprzedaj z zyskiem. Kurde, jeden tracimy, drugie dostajemy. Dobrze. Jednej gwiazdki mi brakuje. Chyba już dzisiaj nie zdobędziemy. Jezu, ile jeszcze klientów przyszło? Jest! Szybko, czekaj! Dawać mi to! Dawać mi to! Jest! Jak? Spójrzcie tylko, nasz duk już się zmniejszył. Pięknie. Co się tak drzesz, wróże? Taka z nimi robota. Ostatni klienci, moi drodzy. I zamykamy lokal, bo już jest 23. Znowu ich przetrzymam, jutro nie będą chciały pracować. Lecą napiewki znowu. Super, jeszcze tylko ta babcia musi aha, jeszcze nie, jeszcze jeden facet, dobra. Przykro mi, Grażynka, ale zamykamy. Już cię nie obsłużę, na pewno.
Jestem ciekawa, czy jak teraz podniosę ceny, czy klienci będą zadowoleni? Bo ona mi umrze zaraz z głodu! Gdzie to jest? Weź to i zjedz! Dobra, jak drużyna poszła. Uch. No i jak nam wygląda stan? No dobrze, wygląda nasz stan, bo dostaliśmy tą nagrodę. A co z tymi gwiazdkami? Dalej jedna gwiazdka. No niestety. To tak, weź posprzątaj jak możesz. I przygotuj coś na jutro. No ale ej, posprzątaj! No i jedziemy do domu. A my jak zwykle widzimy się kolejnego dnia. Jesteśmy, moi drodzy, w naszej restauracji znowu. Otwieramy już lokal. Ola odesłałam do domu. A jest z nami Rebeka. I zobaczymy, co dzisiaj nam przyniesie dzień. Nasza Beata ma już w pragnieniach, żeby sobie zdobyć kolejną gwiazdkę i dostać pochlebny artykuł wciąż. Także kto wie, czy nam się to uda. Na razie jesteśmy na plusie, ale to się może zaraz zmienić. I brakuje nam jednej gwiazdki cały czas, także mam nadzieję, że się w końcu uda. No co, Janka? Się tak zamyśliłaś? Chodź tu. Chodź no mnie tu. Proszę bardzo. Już jest gwiazdka. Mam nadzieję, że nie spadnie za szybko. A jeszcze zmieniłam ceny na drogie, bardzo drogie. Także zobaczcie, chyba im pasuje jak na razie. Posadzajmy ich. O, znowu Landgraf do nas przyszedł. Nieźle. Oj, no sorry, Amanda, ale musiałam pousadzać gości. Och, nie lubię tej babki. Wszystkich babek nie lubię. Bo jak przychodzą, to tylko ten. Kręcą nosem. Nic im nie pasuje. Okej, na razie jest dobrze. Na razie jest dobrze. O, patrzcie, przyszedł Wolfgang z rodzinki zastępczej. Ale fajnie. Zobaczcie, mu coś sprzedamy z zyskiem. Czy Natasza wie, że ty się wozisz po restauracjach takich drogich? Czy Natasza o tym wie? Zobaczymy, co on na to... A, dał się. Nie wiem, czy Natasza będzie zadowolona. Emilia akurat, Elwira, znaczy się nasza stała klientka. Co ci przeszkadza? O, na piwek poszedł. O, Felicji się nie podobało. Trudno się mówi. A teraz potrzebujemy 25 gwiazdek. I zepsuł nam kibel. Nie dość, że tutaj nam tutaj wydziwia dresie, to jeszcze nam kibel psuje, no. Okej. Chyba dziś mamy lepszy dzień.
matko, jaki tutaj tłok. Jak tam nasze dochody? Nieźle, bo nie jesteśmy na minusie. Jak nie jest czerwono, to jest dobrze. Troszkę przyspieszymy to wszystko. I wezwiemy Olę. Było przyszedł facet czerni. Nasz przyjaciel. Sprzedaż, zwykła sprzedaż, niech będzie. Patrzcie, mamy bardzo drogie ceny i... Jezus, jak oni się witają zawsze. To chyba jej zostanie w przyszłości mąż. Jak nic. Tak, chyba będzie. No właśnie, Rebeko, chcesz iść do domu? No to idź. Idź do domu. Chociaż raz. Porządnie odpocznij. Co się podkochujesz w moim przyjacielu, co? Olka. On będzie moim mężem. W przyszłości, jak już się dorobię. Wszystkiego. Ciśnijmy ich tu. No, no, no. Nasza restauracja jest sławna. 20 gwiazdek. Dobra, to w tym odcinku na pewno się nie uda, ale w przyszłych jak najbardziej. Jesteśmy coraz bliżej sukcesu, moi drodzy. Szkoda, że nie da się wymagać od klientów, żeby właśnie na przykład się ubierali tak elegancko. Swoją drogą mogłabym w końcu przebrać Beatę, jak myślicie? Wypadałoby, co? Już tyle chodzi w tym stroju, że... Masakra. Patrzcie, Ola jest nawet zadowolona, tylko Beata, gdyby nie była taka głodna. No nie możesz wejść? Dziwne. Zwykle wchodzi nie bez problemu. Znowu Mirosław do nas wrócił? Nieźle. Langrabowi się podoba u nas. To chyba dobry znak. Może go troszkę tutaj olśnimy. Jan, co ty chcesz? Powiedz mi. Weź sobie zjedz ciasteczek trochę. Dobra, kochani, zamykamy, bo Beata nie wyrobi. Niestety, Beatka jest tylko jedna.
Wybaczcie. Wybaczcie, klienci, ale... No i patrzcie, jesteśmy na minusie tylko 99 simoleonów. Czy to nie jest piękne? W końcu się doczekałam tej chwili. Dobra, mamy mniej więcej porządek tutaj, więc cóż. Ja zabieram Beatę do domu. I będę się z wami żegnać. Na dzisiaj byłoby to tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. I jak zwykle słyszymy się w kolejnych odcinkach. Pa, pa!